Siema wszystkim, z tej strony Lodzik69 bądź Fapi. Zależy jak kto woli i zależy na którym kanale się skończy. Z miejsca mówię, że to nie jest mecz, w którym ja gram, ani nic takiego, ani też ktokolwiek z moich znajomych, ani nic kompletnie oderwane od rzeczywistości. Wziąłem pierwszą lepszą, w tym wypadku to jest Damiank, bądź coś w ten deseń. Tak, nie wiem, jak to się czyta. Pierwszą lepszą osobę z friend listy w LoLu, którą miałem akurat w friend liście. Wiem, że zabrzmiało to idealnie. Zaraz przerzucę kamerę. Tak. Ej, nie chcę tego. Chcę. O. Dobra, kamera będzie sobie przeskakiwać. Tym podobne. Ja będę sobie gadać. Mam nadzieję, że idealnie się to zgra tak, że oni skończą grać i ja skończę gadać. Ale albo poczekam i będę gadać głupoty jak to zwykle, albo po prostu na defeat bądź win bądź cokolwiek będę gadać sobie dłużej. No. To tak, wstępnie. Zapisałem sobie na kartce, od razu mówię, pytania, które się pojawiły w wiadomościach, jak i pytania, na które chciałem też dać odpowiedź. Także sobie zacznę po kolei z kartki jechać, żeby nie było totalnego randoma. No, a w odnośnie filmiku, to jak widzicie, to jest ten już nowy Twisted Tree Line, to jest beta, są totalnie inne zasady niż w normalnym Twisted Tree Line, macie ten speed buff i tak dalej, plus dwie takie, teraz po lewej stronie widać, tutaj teraz podświetlam, dwa altary, które się przejmuje i bonusy się dostaje i tak dalej, no dobra, ale o tym później będę gadać, najpierw ważniejsze rzeczy, przynajmniej to takie bardziej kanałowe. Oczywiście kartka mi uciekła, mam też nadzieję, że głośność mojej wypowiedzi jest wystarczająco duża, bo nie chce mi się tego nagrywać po raz trzeci, bo już raz miałem to nagrane, ale oczywiście statyczny ekran nie jest zbyt fajny. Dlatego też zaraz wezmę jeszcze na wszelki wypadek master volume zmniejszę. No, teraz powinno być ok. Dobra, zacznijmy od tego, co sobie zapisałem na kartce. To tak, najważniejsze pytanie, które już wiele osób zadało i tak dalej, dlaczego mnie nie było i co się ze mną działo, dlaczego wszystkich zostawiłem i tak dalej. Nie było mnie ze względu na to, że nie miałem czasu w ogóle dodawać filmików. Zwykle miałem około godziny, może dwóch dziennie dla siebie. Gdzie dla siebie mówię, biorę pod uwagę też sprzątanie w mieszkaniu, spotykanie się ze znajomymi i tak dalej, więc no niestety, ale moje życie prywatne, jak i inne rzeczy są dla mnie ważniejsze niż kręcenie filmików na YouTube'a. Jak tego nie rozumiecie, macie pecha, jak rozumiecie, to fajnie. No. To tak w skrócie. Nie chcę mi się tłumaczyć dokładnie dlaczego, bo to jest długa historia. I jak mówiłem, że jak będę mieć czas, to wrócę, jak nie, to nie. I tak dalej. I na chwilę obecną okazało się, że mam trochę więcej czasu. Nie wiem, jak to będzie pod koniec roku, ale mam nadzieję, że nie będzie to straszne. No i tak to w skrócie wygląda. Tak, i tu od razu, czy wracam? Tak, wracam. To od razu zacząłem odpowiadać. Tak jak mówię, nie wiem jak będzie z moim powrotem, czy to będzie powrót stały, czy to będzie powrót na przykład 2 miesiące i później znów będę mieć miesiąc przerwy i tak dalej. Nie chcę nic obiecywać i nie chcę mówić, że będę wrzucać miliard filmików dziennie, albo że minimum będzie to jeden film tygodniowo, czy coś takiego. Filmy będą się pojawiać, jak będę je robić i jak będą gotowe, a jak nie będą, to po prostu napiszę jakąś wiadomość, że po prostu nie jestem w stanie wrzucić tych filmików czy innych. Uuu, i Jace dostał po klacie. No cóż.
Tak, kolejne pytanie, które było. Jeśli wrócę, to ile będzie filmów tygodniowo? Czy ponownie będzie to jeden filmik dziennie? Jakiej długości będą i tak dalej? Tu już odpowiedziałem to przed chwilą. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądać. Może być sytuacja taka, że będę wrzucać jeden dziennie, może być sytuacja taka, że będę wrzucać nawet więcej dziennie. Ale nie jestem pewien, dlatego nie chcę nic obiecywać. Nie chcę mówić, że tak jak już wcześniej powiedziałem, że będę wrzucać jeden dziennie, bo to nie ma sensu. Po prostu może się okazać, że nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić. A później nie chce mi się już tłumaczyć po raz enty, że po prostu nie mam czasu, a YouTube zawsze to było hobby. Jak jakimś cudem bym zaczął zarabiać z YouTube'a na tyle, że mógłbym się utrzymać z niego, wtedy okej, wtedy będę wrzucać nawet 10 filmów dziennie, ale na chwilę obecną na to się nie zanosi i to jest tylko mały bonus, że tak powiem, w mojej twórczości czy czegoś takiego, whatever. Tak, jakie długie filmy? Filmy, jeśli chodzi o na długość, to będę starał się minimum 15-20 minutowe robić. Nie chcę, to w zależności od kanału, ale o tym zaraz. Minimum 15-20 minutowe, ze względu na to, że nie chcę wrzucać krótkich 5 minutówek. Wiele osób na YouTubie tak robi, że po prostu wrzucają minimum jeden dziennie 5-minutowy. Ja uważam, że jest to trochę z dupy. Jeśli chcę coś powiedzieć na szybko, okej, zrozumiem to, ale w momencie, jeśli chcę faktycznie ten film wrzucić, to i chce ktoś obejrzeć, to takie 15-20 minut to jest optymalna i minimalna i maksymalna ilość, ze względu na to, że przy dłuższych filmikach to się zaczyna nudzić i nie tylko ludzie się nudzą, jak i ja sam z siebie się nudzę podczas rozmowy i zaczynam gadać totalne głupoty. Później, czy będą streamy? Streamy będą, najprawdopodobniej. Nie mogę powiedzieć, czy będą od razu, czy będą dopiero po jakimś czasie. Na chwilę obecną dostałem możliwość super internetu, dzięki któremu mam ogromny upload, przez co jest duża szansa, że streamy będą w bardzo dobrej jakości i tym podobne. Jeśli znajdą się osoby, które faktycznie będą chciały te streamy oglądać i znajdzie się tematyka, bo nie chcę robić streamów 4 czy 5-godzinnych, w których nic się kompletnie nie będzie działo, albo po prostu będę gadać do pulpitu, albo coś w ten deseń, bo to nie ma po prostu sensu. Jakie gry będę nagrywać na chwilę obecną? To jest dobre pytanie, bo sam nie wiem. Najprawdopodobniej, jeśli mi się uda, to teraz będziecie mieć przed sobą widok z tymi. Wrzucę taki obraz z grami, jakie posiadam na Steamie, jak i poza Steamem. I będziecie mogli sobie wybrać, jaką grę nagram. Bo nie mam zielonego pojęcia, z chęcią będę słuchać propozycji ze względu na to, że ostatnio się bardzo przejadłem różnymi tytułami i po prostu nie mam zielonego pojęcia, w co bym zagrał, dlatego tak naprawdę najchętniej bym zagrał w coś pokroju Half-Life'a 1 albo inne tego typu gry. Ale nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek chce to oglądać. Dlatego też tu nasuwa się od razu prośba ode mnie. Jak widzicie ten obrazek śmieszny z moimi grami, tak jak mówię, albo się on pojawi podczas odtwarzania filmu, albo wrzucę linka do tego obrazku i po prostu wybierzcie tam coś, dajcie mi znać, co chcecie oglądać, bo nie ma sensu, żebym nagrywał jakieś głupie filmiki, które później będą mieć oglądalność rzędu na przykład 50 wyświetleń albo coś takiego, bo były już takie sytuacje, a nie widzę sensu, żebym nagrywał i tracił czas na coś, co i tak mało kto będzie oglądać. Co następne? Czy będę grać z kimś, bądź czy będę nagrywać let's play'e z kimś? Na chwilę obecną nie chcę tego robić i nie mam zamiaru tego robić, ze względu na to, że dużo więcej czasu na to się traci, ze względu na to, że trzeba się ugadać,
znaleźć w jakimś miejscu jednym, żeby wszystko ponagrywać. Później trzeba obgadać jakąś tematykę, to, tamto. Dużo pierdół jest z tym, a nie zawsze to wychodzi fajnie, bo nie zawsze ta druga osoba, bądź i ja, jako ja, nie zawsze pasujemy do tego, żeby nagrywać z tą drugą osobą. No, trochę się zaplątałem, ale no, wiadomo o co chodzi. Na chwilę obecną jedynie chcę wrócić do nagrywania streamów z LoL'a, bądź w przyszłości z Doty, wraz z moimi znajomymi, bo z nimi mi się super gra i może to być ciekawe do oglądania. Także jeszcze raz powiem, nie mam zamiaru na chwilę obecną z kimkolwiek nagrywać. Co z Minecraftem? Tak, to dużo osób pytało. Nie wiem, czy w tym filmiku już powiedziałem, czy w poprzedniej próbie nagrania, ale miałem format kompa i wszystkie save'y i wszystkie rzeczy mi się poszły paść. Może mi się uda odzyskać jakąś tam wersję z tego, ale na chwilę obecną nie chcę kontynuować nic, co zacząłem kiedyś tam robić. Śmieszny gang. W tym jest to Minecraft, zobaczę czy wyjdzie to, ze względu na to jak patrzyłem tam ostatnio, to masa rzeczy się pozmieniała, to jeszcze było przed formatem, a po formacie minęło 2 miesiące i naprawdę nie wiem ile rzeczy się pozmieniało w nim, a poza tym nie wiem czy uda mi się save'y odzyskać. Także nie będę nic kontynuował z tego co było nagrywane, co najwyżej zacznę nagrywać filmy od nowa z danej gry. Później było pytanie na temat LoL'a. Tak, chcę nagrywać filmiki z LoL'a. Jeśli chodzi o dodatkowe jeszcze gry tego typu, to mam jeszcze dostęp do Smite'a, mam jeszcze Dotę dwójkę i Hona, więc mogę nagrywać z czegokolwiek i z chęcią z tego nagram, bo i tak w to bardzo często w tygodniu gram ostatnio. I tutaj pojawia się moje pytanie do Was, bo to już mniej więcej wszystko, co było zadane, a resztę to po prostu odpowiedziałem już na wiadomościach. Pytanie do Was jest takie, który kanał mam prowadzić? Ze względu na to, że nie mam już żadnych problemów z tym kanałem obecnym, który się nazywał Lodzik69, czy jakoś tak, czy 69 Lodzik, coś w ten deseń. Nie mam z nim żadnych problemów, plus mam odblokowane na nim długości filmików, więc nie będę się przejmować długością filmów. Ale tak jak mówiłem, będą 15 do 20 minut. I nie wiem, który kontynuować, bo wkurza mnie jedynie na tym wcześniejszym kanale, że jednak tam jest ogrom syfu, jest masa zaczętych filmów, masa niekontynuowanych. Jest dużo syfu takiego, no, nie podoba mi się po prostu. Ale mam odblokowane długość filmików, jak i odblokowane inne rzeczy od YouTube'u. Boże, YouTube'a. Nieważne. Pierwszy filmik od dawna nagrywany, to na pewno będę mieć masę błędów, ale to musicie przeżyć. I się zastanawiam po prostu, na którym kanale zostać. Czy na tym starym, czy po prostu rozpocząć nowy. Dla mnie to jest obojętne w 100%, więc napiszcie mi. I tak jak już wcześniej mówiłem, najważniejsza rzecz dla mnie, nie mam zielonego pojęcia, ja, z jakiej gry coś nagrywać. Na chwilę obecną nie chciałem jeszcze z LoL'a nagrywać ze względu na. Jaki był powód tego? A, wiem, bo nie miałem czasu, żeby zagrać samemu. Bo zazwyczaj jak grałem, to grałem z kimś, a nie chciałem nagrywać z pierwszych let's play ze znajomymi jakimiś, bo to nie ma sensu. A jak znajdę czas, to nagram samemu z filmik z LoL'a, ale zazwyczaj jak zaczynam nagrywać samemu, nagle zjawia się 20 osób, które chce ze mną zagrać, więc to też jest trochę z dupy. No, a i dodatkowo jakie gry singleplayerowe, bo tak naprawdę mogę mieć wszystko, co wychodzi i co wychodziło, więc jest mi to w 100% obojętne. Dla mnie to jest bez zmian, więc już bardziej patrzę na to, co wy chcielibyście obejrzeć. Bo ja mogę zagrać we wszystko, mnie to jest totalnie, tak jak już przed chwilą powiedziałem, obojętne.
Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, bo były jeszcze pytania odnośnie vloga, bo kiedyś gadałem głupoty na temat tego, że chcę vloga zrobić albo coś w ten deseń, ale nie mam zamiaru vloga robić. Nie widzę sensu w tym. Przynajmniej na razie. Moje życie prywatne to moje życie prywatne, a wasze życie prywatne to wasze życie prywatne i ja naprawdę nie widzę sensu, żeby się nim dzielić na chwilę obecną. Fajna walka. 2 za 2 poszło. Jayce zginie. Ojoj. No, także nie będę robić vloga, nie widzę sensu. Już widziałem wiele vlogów, czy niezapominajki, czy kogoś tam innego, czy JJ Jokera, czy tego Rocka, czy innych. I po prostu dla mnie to jest bycie takim attention whorem, a ja tego nie szukam. Ja chcę sobie nagrywać filmiki z głupimi komentarzami, które się ludziom podobają, a nie być osobą publiczną, która dzieli się każdym aspektem swojego życia z innymi. Nie widzę w tym sensu. Simply. No, to tak w skrócie, ja chyba się wygadałem. 15 minut już tam widzę, że jest nabite, ale nie wiem, ile z tego faktycznie jest nagrane. Nie mam zielonego pojęcia, bo nie mam żadnego zegarka przygotowanego. No, ale jako, że powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Dobrze mówię? Chyba tak. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach, wysyłajcie wiadomości i tym podobne. Tak jak powiedziałem wcześniej właśnie, jakie gry i który kanał, to piszcie mi najlepiej w wiadomościach albo w komentarzach, cokolwiek. Postaram się, żeby to się nie zdublowało i żeby efekt był dobry. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć następne filmiki. Jak mi się uda, to nagram coś w tygodniu już. A jeśli nie, to na pewno będzie to dopiero po weekendzie. Ze względu na to, że od środy do niedzieli jestem niedostępny, że tak powiem. Więc jeśli uda mi się coś nagrać przed, to będę wrzucać filmiki już wcześniej, a jeśli nie, to dopiero niestety za tydzień to będzie, ale wtedy już będę mógł nagrywać coś, co wy będziecie chcieli, bo pojawią się na pewno w komentarzach informacje, co byście chcieli obejrzeć. I wtedy od razu wrzucę z tych gier, które chcecie. Tak będzie najlepiej. No, a w międzyczasie, jako że ja powiedziałem wszystko, co chciałem, i wygadałem się i tak dalej, to mogę opowiedzieć trochę o tym modzie. Mahaha, bo nie każdy wie o tym, jak działa Twisted Tree Line. Większość z was gra na mapkach 5v5 i tym podobne. Więc kiedyś Twisted Tree Line był brzydki, był z dupy. Mało się grało i tak dalej. Teraz otworzyli bardziej mapę ze względu na to, że są dodatkowe przejścia tutaj. Właśnie wezmę manual kamerę. Ja chcę manualną gąki. O, dobra, super. Tak. Są przejścia dodatkowe. To było wcześniej, ale tutaj się pojawiły dodatkowe schodki, dzięki czemu i skrócono chyba tę przestrzeń tutaj, przez co dużo łatwiej jest schodzić i wchodzić. Góra pozostała podobna. Tutaj się pojawił wielki pająk. Mam nadzieję, że go pokażą później, bo nie zauważyłem go, ale jest taki ogromny pająk, fajny. Bardzo mi się podoba, jest on ładniejszy od Nashora. I pojawiły się te altary dwa. Altary działają w taki sposób, że tak, jeśli ma się jeden altar, tutaj to widać, jeśli ma się jeden altar, to dodaje 4 golda za zabicie mobka, więc to jest fajny bonus. A jeśli ma się dwa altary, dodatkowo dochodzi plus 10% attack damage i plus 10% ability power. Co jest bardzo silne, przez co te zdobywanie tych altarów jest bardzo ważne. Jedyny minus jest taki, że jak wejdzie się na ten altar, to momentalnie widać daną postać. I wszyscy ją widzą. I wtedy jest łatwym celem. Chociażby jak ten Amumu, który zaraz możliwe, że zginie. Jej, i zginął. Darius chyba też zaraz zginie ładnie. Tak. Bardzo ładnie Jayce zagrał. Tum-trum. No. Także zdobywanie altarów jest bardzo ważne. I tu jeszcze na środku się pojawił speed buff, który jest też bardzo fajny.
No, ten już przyjmuje następny alter. Aha, i pojawiła się masa nowych przedmiotów w najnowszym patchu. Jakieś specjalne itemki pod Twisted Treeline, których nie ma nigdzie indziej. I to muszę powiedzieć, że one są super. I według mnie jest bardzo, bardzo warto jest je kupować, bo są bardzo silne. No, to jest to, co chciałem powiedzieć. Co jeszcze mogę wam powiedzieć na temat tej gry? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia już. Już mi się wyczerpały pomysły. Ogólnie już powinni kończyć. Ale niestety to chyba będzie długa gra. Więc najwyżej w komentarzu dorzucę, jak się ona skończyła i kto wygrał. Ale wychodzi na to, że ta drużynka, czyli fioletowi, idzie im lepiej. Mają 16 killi do 9, więc oni chyba powinni wygrać. Chyba, że coś się bardzo... O, może będzie pajączek. Pójdę na pajączka. Nie ma pajączka. To czemu oni szli na pajączka? Co za kołki? Dariusz prawie zginął. Oni zatrzymali się i biegną za nimi. Tak, ruszyli po telewizory HD. Amon powinien zginąć. Dokładnie. O, pojawił się pająk. Dobra, idę na pająka. Pająk naprawdę ładnie wygląda. No idźcie szybciej na pająka. Znaczy, to nie jest chyba pająk. Ciężko to nazwać, według mnie to jest coś a la pająk albo obcy, cokolwiek, ale bardzo ładnie jest zrobione w porównaniu do Barona. Nazywa się Wilmaw. Okej. I za niego dostaje się buffa, że HP i mana się bardzo szybko odnawiają. Zwiększony atak speed i cooldown reduction, czyli taki bonusowy buffik. Co jest ciekawe. No. Dobra, to tak w skrócie. Skończę już to nagrywanie, bo filmik się zrobi coraz dłuższy, a nie chce mi się oglądać tego meczu do samego końca. W komentarzu napiszę, kto wygrał. I chyba tak będzie najlepiej. A tymczasem dzięki za oglądanie bardzo ciekawego filmiku, który jest bardzo nudny i tak dalej. Bo tylko w nim gadałem dużo. O, następny engage i zginął. Tylko, kurde, jak on się nazywał? Jak się nazywała ta postać? Swain, właśnie. To miałem powiedzieć. No. Także dzięki za oglądanie. Komentujcie, wysyłajcie wiadomości i subskrybujcie. To jak zwykle powiem. Ale subskrybować raczej zbyt dużo osób nie zasubskrybuje po tym filmiku, bo on bardziej to jest filmik informacyjny niż jakikolwiek let's play. Bo moim let's playem tutaj jest ruszanie myszką. I nawet nie muszę klikać. Super. A no. Okej, dobra, nie muszę tego kończyć. Już widać, kto wygrał. Tum, trum. I idzie następna wieża. I zaraz pójdzie Nexus. Możliwe, że zaraz pójdzie Darius. Tak, Darius i Nexus zaraz pójdą. No, także czekam na wiadomości ze świata informacyjnego na temat tego, jakie chcecie gry obejrzeć i tym podobne. Gaw, skończcie to, a nie nabijajcie sobie killi, bo to jest straszne. Ryś zginie? Zginął. No cóż. Dobijcie tego Nexusa. Please. No. Nexusa bijcie, a nie tańczcie w miejscu. Ja pierdzielę, jakie to jest irytujące czasem. No, dobijcie Nexusa. Jasne, że nie idziemy po następne kille. No, ale dobra. Skończyło się. Także. Czekam na wiadomości i tak jak mówiłem wcześniej, jak się uda, filmiki będą w tym tygodniu już. Jak się nie uda, pojawią się w niedzielę za tydzień.
ze względu na to, że pół tygodnia mnie nie ma. Jest dłuższy weekend zresztą. Także sorry, ale będziecie musieli trochę poczekać. No cóż. Także dzięki za oglądanie. Jeszcze raz subskrybujcie, komentujcie, wysyłajcie wiadomości i inne ciekawe rzeczy. Czujesz, że o czymś zapomniałem? Tak, zapomniałem o konkursie bądź o czymś, które zrobię, ale to jeszcze nie teraz, bo mam chociażby do oddania, jak już wcześniej pisałem, klucz do Doty i klucz do Torchlighta 2. Tak, także najfajniejsze na koniec zostawiłem. No, ale to będzie już w przyszłości, przy następnym filmiku, który będzie za tydzień najprawdopodobniej. Znaczy, filmik informacyjny będzie za tydzień, a filmik już jakiś let's play powinien się pojawić szybciej, chociaż tak jak już któryś raz powtarzam, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie też za tydzień. Także jeszcze raz dzięki, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. No ale już skończę, dlatego mówię to po raz któryś. Także na razie, pa, pa.